Dzień dobry, Daniel Szkarłat, portal Enigma.pl. Teraz mam okazję porozmawiać z pomysłodawcą serii filmów pod tytułem Z Andrusem po Galicji. Z nami pan Tomasz Paulkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem pana zapytać przede wszystkim, skąd pomysł na serię tych filmów? Co pana zainspirowało? No, myślę, że potrzeba podzielenia się na tym, co dla mnie jest ważne. Ważna jest dla mnie ta okolica, te strony. Mam na myśli szeroko pojętą niegdysiejszą Galicję, te tereny, bo się tutaj wychowałem, wzrastałem, długie lata pracowałem, żyłem, to jest moje miejsce na ziemi. Pomyślałem sobie, że warto o tym opowiedzieć widzom w całej Polsce. Tak się składa, że Artur także pochodzi z terenów niegdysiejszej Galicji i w taki sposób ta seria się udała, bo ona się udała, bo za nami kilka filmów. W trakcie jesteśmy kolejnych kilku, przed nami jeszcze kilka, ale mam nadzieję, że będą równie udane jak te poprzednie. Podczas trwania zdjęć do wszystkich tych filmów była może jakaś taka sytuacja, która najbardziej panu tak utkwiła w pamięci? Ja to powiem nie dlatego, że Artur tu nadal siedzi niedaleko. Dla mnie najbardziej fascynująca jest sytuacja w trakcie planu tych filmów. Pracujemy bardzo intensywnie przez dwa dni. Te filmy powstają w ciągu dwóch dni, bardzo intensywny plan produkcyjny jest. Pracujemy od 8 rano do godziny 21 często, a w tym czasie Artur oraz Łukasz Borowiecki potrafią stworzyć fascynującą piosenkę. To jakby w międzyczasie, między zdjęciami, kiedy cały czas intensywnie pracujemy, to ci artyści i twórcy potrafią napisać piosenkę, która pozostaje w pamięci widzów, w naszych głowach i jest czymś na kształt przeboju. To jest rzecz, która ewidentnie mi za każdym razem wprawia mnie w podziw i pozostaje w mojej pamięci. Czy może pan powiedzieć, czy będzie może jeszcze kolejny sezon tej serii? Czy może w innym rejonie Polski? Zaplanowaliśmy to na ubiegły rok i na ten rok, a co przyniesie przyszłość, to się okaże. Musimy skończyć na pewno ten sezon. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.